to, co się dzieje już od tych kilku tygodni. Zwróćcie uwagę, cała Polska tym żyje i w tej chwili rozmach jest tak gigantyczny, że myślę, że nikt jeszcze nigdy nie był w stanie czegoś takiego osiągnąć. Weź pod uwagę, jaki ten gość ma wpływ na, jaki ten program ma w takim wypadku wpływ na ludzi. I gigantyczny, co, i co ludziom robi z mózgu? No właśnie co? Co ci robi? Co ci robi taki, z mózgu? Przepraszam bardzo, czy byłbyś zachwycony, gdyby twój dzieciak przyszedł taki zakolczykowany do chałupy? No niedługo tak? otworzysz lodówkę i będzie w niej siedział Michał Wiśniewski. Będzie mu za zimno, tam nie wejdzie. Wejdzie, uwierz mi, że wejdzie, jak mu zapłacą, to wejdzie. Nie każdy z nas siebie sprzedaje i do pracy ktoś mi płaci, prawda? Nie każdy sprzedaje swoją rodzinę. Ja sprzedaję to, co ja potrafię zrobić i mnie za to płacą. Ma pani skarbonkę przy tym, żeby jak ktoś patrzy, to wrzuca pani 2 złote. No proszę pani, o czym pani mówi? Nie no, zawiść totalna. Jest to problem po prostu, że nie ma tolerancji. Musimy po prostu naśladować takiego pana jak pan na przykład. Ale mnie nikt nie naśladuje, no dzięki Bogu. Po prostu uczesać włosy tak jak pan, bo na przykład panu się nie podoba, że ja mam taki kolor włosów. Tak mi się wydaje. Nie. Powiedzmy się szczerze, nie jest pani osobą publiczną, nie jest pani osobą medialną. A to, kim jest Michał Wiśniewski, to i tak jest slogan, bo tak naprawdę Michał Wiśniewski tu swoją tożsamość zagubił gdzieś, nie wiem, może 6-7 lat temu, prawda? I teraz to jest tylko hasło reklamowe po prostu. O, ja myślę, że z tym zagubieniem tożsamości to kolega lekko przesadza. Mało kto jest tak spójny wizerunkowo od początku do końca jak Michał Wiśniewski. Zobaczy, że jest luka. Było zapotrzebowanie na bohatera, na idola, który jest kontrowersyjny. No to właśnie, oczywiście, zrobił sobie czerwone włosy, kolczyki sobie powbijał, gdzie się tylko da. No i oczywiście, stało się, w Ameryce oczywiście Marilyn Manson. Coś się dzieje, coś takiego zawsze wzbudzi sensację. A wiadomo, im więcej sensacji, tym się więcej płyt sprzedaje. Ludzie, wy podważacie, że to on się nie nadaje na autorytet, tak? Dla młodych ludzi, bo zaraz się będą czerwonowłosić i tak dalej. W Polsce społeczeństwo zwraca uwagę na postaci pokroju Leppera. Taka ładna demagogia. O. Czyli uważasz, że Michał Wiśniewski równa się Lepper? Nie, to jest taki sam rodzaj robienia interesów. Wybijamy się na szczyt za wszelką cenę. Że Michał Wiśniewski, mimo że nie umie śpiewać, udowodnił, że jest taką osobowością, że teraz resztka włosów wypada Kubie Wojewódzkiemu na pewno. On spełni swoje marzenia w 110%. Tam już mu nic chyba nie brakuje do poczucia absolutnego szczęścia i spełnienia, a do tego dąży każdy człowiek. I jeżeli sądzicie, że mu powinno nie wyjść, że tak naprawdę on nie zasłużył, bo mówi do żony brzydko, to jesteście nieuczciwi. Ma zagwarantowane życie w spokoju, dostatku i radości. No i zazdrość wobec tego jest chyba bez celu. No Michał, jesteś leperem polskiej sceny, czy nie? No, wiedziałem, że akurat do tego musi... Znaczy... Ale właśnie nie wiem, czy to są mocne słowa dla ciebie, bo w końcu przewodniczący leper ma bardzo duże poparcie społeczne, może to nie jest epitet wcale. Wiesz co, ja nawet na temat polityki, religii i sportu wolę się nie wypowiadać tak do końca. Natomiast wychodzę z założenia po obejrzeniu tego materiału, że bardzo fajnie. Polska się podzieliła. Zaobserwowałem dwie fajne rzeczy. Wielki szacunek oczywiście dla tego, co mówią ci, którzy mówią negatywnie, dlatego że pomimo wszystko zauważyli, że jestem. Nie będę im się tłumaczył, bo są tego nie warci, abym im się tłumaczył, dlaczego tak jest. Z pewnością, proszę Państwa, wytłumaczmy sobie jedno. Nie zrobiłem tego tylko i wyłącznie dla pieniędzy, dlatego że dzięki Bogu bez pieniędzy z programu jestem jaki jestem. W zeszłym roku Urząd Skarbowy Łódź Widzew będzie wiedział, jaki był i radzę sobie, dbając o swoją rodzinę, całkiem dobrze dzięki zespołowi, który po prostu się rozwinął, który sprzedaje płyty, który zdobył sobie zaufanie swojej publiczności. To chyba nie jest złe, nie jest przestępstwem, wręcz przeciwnie, uważam, że jest bardzo dobre, że i tutaj wielki ukłon w stronę tych zwolenników, dlatego że jedynym swoim atutem, takim od początku do końca, jest szczerość. Więc jeżeli mówię, że zarobiłem tyle i tyle, że zgodziłem się na udział w programie za pieniądze, no to jest... To jest chyba po prostu tylko i wyłącznie szczere. Mógłbym wam oczywiście wciskać kit pod tytułem, jak ja bardzo chciałem mieć taki program, jak bardzo chciałem się kiedyś znaleźć w domu wielkiego brata, albo coś w tym stylu i to jest nieuczciwe. Dziękuję za słowa poparcia, a zwolenników odsyłam do czytania lżejszej lektury niż Zespół Ich Troje, bo jest zdecydowanie dla nich za trudna. Natomiast taką jedną rzeczą, która na pewno złączyła ten zespół, złączyła ją z...
z tymi, co są pro i, ci, i tymi, co są kontra, była Eurowizja. Tak w programie na moment było pewne załamanie, bo różne hasła się pojawiają, a hasła robią wrażenie. Ale tak naprawdę to od wielu tych właśnie przeciwników zespołu Ich Troje usłyszałem bardzo wiele miłych słów i wszyscy byli wtedy za Polską i to sobie cenię. Wtedy nie było Michała Wiśniewskiego, Justyny Majkowskiej, Jacka Łągwy, tylko była Polska. Wszyscy siedzieli i trzymali kciuki. Dziękuję bardzo. A utrata tożsamości, poczekaj, o której ktoś mówił tutaj. Tutaj kartkę podstawiłeś, a tu mnie pokazywali w telewizji. A utrata, Michał, utrata tożsamości, bardziej pokazałeś to, jaki jesteś, jaki jesteś, czy bardziej pokazałeś swoją twarz? Jakie masz uczucie po tych 3 miesiącach? Pokazałem tak naprawdę taki, jaki jestem. Pokazałem, jaki jestem. Oczywiście częściowo, żaden człowiek nie zdradzi się od początku do końca, ale ja, Hubert, tobie też chciałem coś powiedzieć. Taki mały prezent muzyczny. Prezent muzyczny od ciebie? Bardzo bym prosił włączyć mi mikrofon i odpalić muzyczkę. Hubercik, specjalnie dla ciebie, od Michała Wiśniewskiego, w podziękowaniu za 3 miesiące. Nie patrz na mnie takim wzrokiem, nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Jesteś mi bardzo bliskim facetem. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Ja chciałem, nie poszło o to, zaprosić teraz twoich gości. Nigdy więcej za chwilę poczekaj. Mnie już nie każ martwą ciszą. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich zimnych oczu. Miłość jeszcze żyje. Nie wyobrażam sobie tego programu bez ciebie. Jeszcze się nie zamknął czas. Nigdy więcej. Nie będziemy o tym rozmawiać w związku z tym. Nie patrz na mnie tak jak dziś. To bardzo dobrze, że to się dzieje w telewizji. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej już nie podnoś na mnie głosu. Jak można to załatwiać w mediach? Nigdy więcej nie ryzykuj jednym słowem. Mogę później nie zapomnieć, co mi powiesz. Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie miej takich zimnych oczu. Miłość jeszcze żyje w nas, jeszcze się nie skończył czas, choć ostatnia ta niedziela wkurwia nas. Sada.